A przy telefonie dr Michał Sadłowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie doktorze. Czechy wynalają 70 dyplomatów i pracowników rosyjskiej ambasady z Pragi, a dzisiaj ma się zebrać też Rada Federacji. Jak pan doktor myśli, nad czym będzie dyskutować to ciało? Znaczy, jeżeli chodzi o zebranie Rady Federacji, to jest, tak można powiedzieć, już stała procedura, która ma też związek z ostatnimi wydarzeniami Federacji Rosyjskiej, czyli też z takim, można powiedzieć, posłaniem, odezwą prezydenta Federacji Rosyjskiej do parlamentu rosyjskiego, czyli do dwóch izb połączonych. Więc tutaj prezydent Federacji Rosyjskiej przedstawia najważniejsze kierunki polityki państwa, również sygnalizuje, co powinno być podjęte, jak powinny, oczywiście również kanałami takimi kuluarajnymi, jak powinny na tą sytuację zareagować. Natomiast tutaj niewątpliwie powstaje taka kwestia, że najprawdopodobniej Władimir Putin zasugeruje albo przedstawi jakiś projekt związany z być może przekierowaniem czy uzyskaniem zgody na dyslokację wojsk Federacji Rosyjskiej. Najprawdopodobniej być może będzie chodziło na Białoruś, natomiast przede wszystkim możemy poczekać, bo pewnych informacji, stuprocentowych informacji co do tego, jak do tej pory nie mamy. Mamy tylko przesłanki, a te przesłanki wynikają też z tej sytuacji, że Aleksander Łukaszenka, prezydent Białorusi, znajduje się aktualnie w Moskwie. Cały czas po wczorajszym spotkaniu. Nie wiem, ile mamy szczegółów, co wiemy, jakie były te rozmowy, co ustalili prezydenci Rosji i Białorusi. Na pewno w czasie rozmów Aleksandra Łukaszenki i Putina pewne konkrety się pojawiły, bo przede wszystkim Aleksander Łukaszenka, można powiedzieć, tak kolokwialnie wygadał się, ponieważ powiedział, że już 27 albo 26 pewnych map integracyjnych zostało ustalonych. To sugeruje, że taka, można powiedzieć, soft integracja na poziomie instytucjonalnym, państwowym, ona zachodzi, czyli resorty ministerstwa białoruskie oraz rosyjskie zbierają się cyklicznie, albo być może nawet w jakiejś formie stałej, bo pewnych informacji nadal nie posiadamy. Również często najwyżsi urzędnicy rosyjscy przylatują do Mińska i tam ustalają te określone pakiety. Mówi Aleksander Łukaszenka to potwierdził. Natomiast padło jeszcze takie stwierdzenie, że są jeszcze do ustalenia dwie ważne sprawy gospodarcze, więc pewnie tu chodzi być może o wprowadzenie waluty rosyjskiej albo po jakoś tam silniejsze zintegrowanie systemu bankowego i bezpieczeniowego. No i poruszona to jak sprawa obronna. I ja tutaj zakładam, że być może, ale podkreślam, być może zostanie podjęta sprawa dyslokacji wojsk Federacji Rosyjskiej i utworzenia bazy wojskowej na Białorusi, co najprawdopodobniej być może byłoby zrealizowane jesienią, kiedy się zbierze najwyższy organ państwa związkowego Białorusi i Rosji. No i widać wyraźnie, że Aleksander Łukaszenka płaci politycznie, tylko też płaci po części suwerenności Białorusi za to wsparcie, albo też za pewną neutralność, a później wsparcie, które mu udzieliła Rosja w poprzednie wakacje, czyli kiedy miał miejsce wybory prezydenckie. Natomiast Federacja Rosyjska konsekwentnie, bo to jest polityka konsekwentna, to nie jest wydarzenie, które tak się teraz zdarzyło ad hoc, natomiast Federacja Rosyjska, dokładnie Kreml i Władimir Putin konsekwentnie realizują plan takiego związania Białorusi z Rosją, że nawet przy potencjalnej jakiejś zmianie ustrojowej, czy takiej kontrolowanej oczywiście zmianie ustrojowej, albo odejściu Aleksandra Łukaszenki, związanie czy zbliżenie Białorusi z Zachodem nie będzie w ogóle możliwe, tak? Bo Białoruś będzie na tyle związana militarnie, pod kątem bezpieczeństwa, też pod kątem gospodarczym, że będzie to po prostu niemożliwe, jeżeli też Rosja będzie znajdować się w stanie konfrontacji z Zachodem, czy też będzie wybierze inną drogę rozwoju ustrojowego. Także to jest taka moja refleksja w tym kontekście.
To jeszcze wróćmy do informacji z Pragi. 70 dyplomatów rosyjskiej ambasady musi opuścić Czechy. Jaki będzie odwet Putina? Bo chyba już nikogo więcej z czeskich dyplomatów nie może z Rosji usunąć, chyba że samego ambasadora. To już ruch daleko idący. Na ile jest tak, że w wyniku tego konfliktu dookoła Ukrainy Rosja traci swoje wpływy w Europie Środkowej? No Czechy to nie był kraj jakoś wybitnie nieprzychylny Rosji. Znaczy tak, tutaj pan redaktor poruszył dwie kwestie, bo ten kryzys ma niesamowicie na niewątpliwie dwa aspekty. Pierwszy taki aspekt to jest właśnie dwustronny, ponieważ Czechy zawsze były państwem przyjaznym dla Rosji. Czechy mimo sankcji realizowały jakieś tam swoje określone interesy gospodarcze, takie można powiedzieć różne przedsięwzięcia dyplomatyczne, mimo wojny w Ukrainie. Też bardzo ważna była kwestia turystyki, ponieważ do Pragi dziennie przylatywało 8-10 samolotów z Rosji, tak były takie okresy, więc to był bardzo ważny kierunek, bo tak można powiedzieć okno dla Rosjan, dla Europy. Przecież w Pradze mamy rosyjskie banki, tak, rosyjskie systemy ubezpieczeniowe, więc to było takie ważne okno dla części rosyjskich elit, może nawet średniego szczebla, biznesmenów dla Rosji. I niewątpliwie można powiedzieć przez niejaką głupotę, tak, te relacje ze strony Rosji oczywiście zostały naruszone, ponieważ tutaj najprawdopodobniej doszło do zniszczenia składu amunicji, z którego dostarczano broń, amunicję na Ukrainę i najprawdopodobniej Rosjanie są w to zamieszani. No i Czechy musiały tak zareagować moim zdaniem, bo jeżeli państwo trzecie ingeruje w sprawy wewnętrznej w taki sposób, to reakcja na pewno jest konieczna. Natomiast drugi aspekt tych relacji to jest odbicie się ich na relacje NATO, Rosja i Unia Europejska, Rosja, bo Czechy są integralną częścią tej struktury, więc myślę, że ten i to jest bardzo poważne, to jest poważny kryzys dla Rosji, ponieważ na tle eskalacji z Ukrainą, na tle eskalacji z Stanami Zjednoczonymi, to tylko jeszcze bardziej uderzyło w PR i taką pozycję Rosji w Europie Środkowej i też dało podstawy do tego, że do takich myśli, że Rosja jest państwem niekonstruktywnym, tak, w Europie Środkowo-Wschodniej i Czechy zareagowały bardzo silnie. To jest taka reakcja. No, jeżeli ktoś chce osłabić Rosję, to na pewno Czechy zareagowały bardzo silnie, bo naprawdę wydalenie tylu dyplomatów to już jest nawet nie gest, ale taki przykład silnej polityki, czy tak polityki, której inne państwa wobec Rosji tak często nie stosowały. Nie, powiedział dr Michał Sadłowski, prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego, zajmujący się prawem międzynarodowym, także tym prawem na obszarze postsowieckim. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dziękuję, do widzenia. I do usłyszenia. Na zegarach godzina 8:00, czas na serwis informacyjny. Cześć.